Godzina i 2 minuty i 13%. Dobry wynik. Nie ironicznie. Ta, możemy już pójść do The Pier, ale ja nie wiem, czy ja chcę jeszcze, że tam jeszcze iść, bo powinniśmy polecieć sobie jeszcze na sekwencję z Samem, zanim polecimy do The Pier. I wiecie co, to nawet nie jest głupi pomysł. Ja zasejwowałem sobie, co prawda, więc jestem przygotowany na najgorsze w zasadzie. Swoją drogą, ile mam? 127 na 999. A ty już nic nowego nie mówisz, dobra, tak więc cichutko tam, dzieciaczku. No i tutaj mamy nasze minizaury. No jak widzicie, nas zaatakować również mogą. Jak ich zaatakujemy. Ja pierdzielę, gościu nas na hita jest, dosłownie. Trochę XD, nie powiem, że nie. Ale to jeszcze nie koniec, proszę państwa. Tutaj mamy jeszcze sekwencję, którą warto zwiedzić. Tak. Bagna zapomnienia, coś takiego? Spokojnie, do Sanktuarium Wody i Lodu polecimy za niedługo. Spokojnie, nie ma co się martwić. Najpierw priorytety. W zasadzie to trochę pomieszałem, bo powinienem ten poziom na początku zrobić niż teraz, no ale trudno się mówi. Jak widać, gram troszeczkę na wyczucie w tego Raymana. Okej, warta uwaga teraz tutaj. W wersji na PC i w każdej innej wersji poza PS2 i PS1, tutaj po lewej byłoby drzewo, które zabrałoby nas do Yano, czyli strażnika jaskini złych snów. To drzewo pojawia się w wersji Revolution, czyli w wersji na PS2. Nie pojawia się w ogóle w wersji na PS1, dlatego że jaskinia złych snów jest osobnym levelem, przez co nie ma jakby sensu usadawiać jaskini złych snów w bagnach zapomnienia. Aczkolwiek, co jest warte uwagi również, to, że w wersji Revolution możemy tylko wejść raz do jaskini złych snów. Tak jak w każdej innej wersji gry potem możemy non-stop wchodzić, tak tutaj możemy tylko raz wejść. To jest warte uwagi. Forget it, Sam. I forgot how easy it is to stretch out. It's sensational. Tell me, do you know where to find the four masks of Polycus? Sorry, Rayman. I don't know what you're talking about. Ta, ty nie rozumiesz, o czym my do ciebie teraz gadamy. No proszę, nie kompromituj się sam. But I did see Globox get captured by two pirates. They took him somewhere out beyond the marshes. If you like, I can help you get over to the other side. You can grab onto my scarf by shooting at it. Then press the cross button to jump and the L2 button to accelerate. Ta, czyli X możemy skakać, a L2 akcelerować. Inaczej. Akcelerować. No. To jest moja ulubiona sekwencja, nie? Z każdej wersji Raymana 2. Uwielbiam po prostu podróż Samem. O, a co to za potwór? Ha? Przed państwem oto nowa postać w tej wersji gry, która również zadebiutowała w wersji na Dreamcasta, czyli Egg. Tak zwany potwór, który teraz tutaj sobie pływa po bagnach zapomnienia. I możemy go za każdym razem dostrzec. Mam nadzieję, że
tam z tamtej klatki nie wyleciały jakieś lumy, bo trochę będzie słabo, jak się okaże, że pominąłem tam jednak luma. Trochę będzie przykre, nie powiem, że nie. Dobra, zapiszmy sobie, a potem polecimy sobie z Bzitem do The Lost Island. Do poziomu, który w ogóle nie pojawił się w wersji na PS1. No to z własnej głupoty teraz się... Bo z czyjej innej głupoty tak na dobrą sprawę zginąłem. No i tu kolejna głupota, halo, ominąłem luma, ty, sam, ogarnij dupsko. Niech Egg mnie zje, halo Egg. Oczywiście było więcej ciekawostek na Raymanowej Wikipedii, jak chociażby to, że w wersji na Game Boy Color zamiast tej muzyki, która leciała niedawno, gdzie sobie samym tutaj płynęliśmy, to leciałaby muzyka właśnie ta, która przed chwilą leciała. To taka bardziej trochę mroczniejsza, niż ta taka bardzo taka, wiecie, surfingowa, rozrywkowa. Co to było? No ja chcę się utopić, halo! Ojej! Biedny Sam. Aż mu łezka popłynęła. Ale ty taki jesteś zimny, Rayman. Weź ty, kurde, pal gumę. Chłopcze. A, i to już ten. To już nie będę mógł powtórzyć tego. Szkoda. Mogłem sporo lumów zebrać, tak by the way. Tam chyba jednego pominąłem, co nie? Tak, jednego pominąłem, bo tak to bym miał teraz... Ja bym miał full komplet, ale kurde, zdzierstwo skurczysyjstwo jedne. O Jezu, nie, no kurde, tylko jednego luma ominąłem, naprawdę. Ale zdzierstwo w biały dzień. Dobra, Tinsin nam tam odblokuje drogę, a teraz przyszedł czas na rozmowę z Jano, albo Jano, chociaż ja wolę na niego Jano mówić. Tak, więc wynocha, spadaj stąd! Dopóki nie będziesz znał miejsca, raczej nazwy lokacji, to no nie wpuszczę cię tutaj. Ale nie, to co tutaj słyszeliśmy z Jano, to jest o wiele lepszy voice actor niż to co było w wersji na PS1, zdecydowanie tak. Dobra, gdzie jest ten Tinsin? Nawet tutaj tabliczka jest, że wchodzimy tutaj na nieznane terytorium, więc lepiej, żebyśmy się stąd trzymali z daleka od tego oto paszczura jednego zasranego. No to powiem wam, gdyby nie to, że pominąłem jednego lumka, to mielibyśmy poziom na 100% zrobiony. A tak to dupa. Fuj, 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 fuj. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Dlaczego polski gamer mówił, że... Dobra, ja wiem, że mam lecieć do tego, do Bzita. Nie musicie mi o tym wspominać. Czemu polski gamer wspominał, że ta gra na emulatorze jest super lagująca, skoro... Okej, zdarzą się jakieś lekkie ścinki, ale... Nie widzę, żeby to było non-stop. To, że Haruka Tavares miała problemy, to prawdopodobnie było z tego powodu, że ona słabo skonfigurowała sobie PCS X2. Albo po prostu miała gównianą wersję, bo ja mam wersję amerykańską gry, tak by the way, więc może dlatego też tak wygląda. No nie, nieistotne, lecimy dalej. Do ostatniej lokacji na dzisiejszą sesję. Swoją drogą godzinę 20 nagrywam, to też całkiem dobry wynik jest chyba, tak mi się wydaje. Save'owałem, dobra. No to co, The Pier.
I teraz schodzimy sobie w dół. Dokładnie tak. I tutaj czeka na nas Mr. Bzita. Mr. Bzito. A po co na nas czekasz, co kurde? Stęskniłeś już się za mną? Nie, no ja oczywiście doceniam to, że tęsknisz za takim kimś jak ja, no kurde. Gościu. Nie ma problemu. I dziecko Globoxa nas pożegnało. Przykry to jest widok. Nawet jak na dziesięciolatka.